Tutaj gawędzi Anka. Dzisiaj chcę porozmawiać o prawdzie, chociaż jest to bardzo szeroki temat. Chcę porozmawiać o prawdzie w kontekście wyrażania tego, co się czuje w relacjach, w życiu. I mówię tutaj o sytuacjach, w których nie są to sytuacje zagrażające życiu, czyli na przykład powiedzenie prawdy spowodowałoby, że stracimy zdrowie lub życie. O takich skrajnych sytuacjach nie mówię, to są wyjątki. Mówię o takich sytuacjach, które zdarzają nam się na co dzień i których jest o wiele więcej niż tych skrajnych sytuacji, a mianowicie o tym, kiedy zastanawiamy się, czy powiedzieć to, co czujemy. Czy powiedzieć to, co myślimy na jakiś temat? Czy warto mówić prawdę? Ja uważam, że warto mówić prawdę. Warto mówić to, co czujemy. Warto mówić, jak się z czymś czujemy. Na temat prawdy powstało wiele przekonań i mitów. I jednym z takich przekonań, które moim zdaniem powstało w czasie na przykład dzieciństwa, to jest to, że nie warto mówić prawdy i że ona się nie opłaca, bo można być za nią ukarane i że tak naprawdę nikogo nie interesuje, co jest naszą wewnętrzną prawdą. I na tej podstawie można doświadczać różnych sytuacji w życiu i jednocześnie nie mówić, co się czuje, nie komunikować na głos, że coś jest dla nas nie okej. Można mieć też takie przekonanie, że prawda nic nie zmieni. Więc nie warto mówić prawdy, bo ona nie zmieni świata zewnętrznego, czyli ludzi, ich zachowania. Jeżeli staniemy na rozdrożu i będziemy się zastanawiać, czy powiedzieć to, co czujemy, jak dane zachowanie, sytuacja, wydarzenie na nas wpływa, i kiedy pojawia się przestrzeń, w której możemy wyrazić to, jest to rozdroże. Jedna droga to jest właśnie wyrażenie siebie i oznajmienie innym ludziom, jak się czujemy, a druga droga to jest takie po prostu milczenie, właśnie na przykład z przekonaniem, że to się nie opłaca i że i tak nie zmienimy świata zewnętrznego. Całkowicie zmienia się perspektywa, kiedy będziemy stać na tym rozdrożu przysłowiowym. Jeżeli sobie pomyślimy, że mówienie prawdy w takich sytuacjach nie jest po to, żeby zmieniać świat zewnętrzny, tylko po to, żeby leczyć samego siebie, żeby być autentycznym dla samego siebie, żeby żyć w swojej prawdzie, czyli mówić na głos to, jak się czujemy. Spada wtedy ogromny ciężar tego, że my tą prawdą chcemy zmienić świat. Może być taki efekt uboczny, że ktoś się zastanowi, zatrzyma, lub jeżeli będzie więcej takich osób, którzy powiedzą, że coś jest dla nich nie okej albo okej, to wpłynie na świat zewnętrzny. Ale jeżeli ma się z góry założony taki cel, to się szybko można rozczarować i tylko utwierdzić w przekonaniu, że się nie opłaca, nie warto mówić prawdy. Kiedy opadną emocje i będzie się widziało dwie drogi. Zamilknąć na wieki lub powiedzieć, co się czuję, to warto sobie pomyśleć, że jak się będę czuł lub czuła z wyrażeniem tego, co ja czuję, czyli z wyrażeniem mojej wewnętrznej prawdy. Czy da mi to lekkość? Czy da mi to poczucie, że stanęłam za sobą? Więc jeszcze raz powtórzę, że moim zdaniem warto mówić prawdę w takich sytuacjach związanych z relacjami. W sytuacjach dnia codziennego, kiedy się stoi na tym rozdrożu, warto pamiętać, że ta prawda ma służyć nam i temu, żebyśmy mieli spójność z tym, co czujemy i mówimy, że jesteśmy w tym momencie dla siebie samych autentyczni. Życzę nam wszystkim łatwości w wyrażaniu tego, co czujemy, swojej wewnętrznej prawdy i do usłyszenia.